Opowiadałam wam kiedyś o Raymondzie Quarsie? Podkochiwałam się w nim jako 13-latka. Miał przerwany wygląd. Wytarte dżinsy i potarganą fryzurę. Ale miał parę prześlicznych kowbojek z takiej błyszczącej, czekoladowo-brązowej skóry. Było widać, jak jest w nich dumny. Puszył się jak paw. Chudzielec. Ja byłam przekonana, że gdybym zdobyła taką samą parę damskich kowbojek, no to poprosiłby mnie o chodzenie. Zobaczyłby mnie w nich i pomyślał: oto panna w sam raz dla mnie. Boże, wypatrzyłam te buty na wystawie w sklepie i zaświrowałam na ich bucie. Ja modliłam się o nie i wymyślałam w głowie rozmowę z Raymondem, kiedy mnie w nich zobaczy. Prosiłam matkę ze 100 razy o te buty. Wi, co byś chciała pod choinkę? Mamo, wszystko bym dała za te buty. Błagałam. Zaczęła coś przebąkiwać o paczce wielkości pudła na buty, owiniętej w papier. To był naprawdę piękny papier. Wi, tylko nie oszukuj i nie otwieraj paczki przed Bożym Narodzeniem. W Boże Narodzenie ruszyłam jak rakieta pod drzewko. Rozszarpałam papier. W środku były buty. Męskie buciory robocze. Z dziurami na palcach i wystrzępionymi sznurowadłami. Oblepione błotem i psim gównem. Boże. Mama miała odwyk przez 3 dni. Tak to się skończyło. Nigdy nie dostałam tych butów. Moja matka była paskudnym babskiem.